Cześć, to ja z przyszłości, ponieważ zaczęłam właśnie montować reading vloga, którego za chwilkę zobaczycie, ale to ten początek, który nagrałam jakiś czas temu, wstęp, był beznadziejny, bardzo mi się nie podobał, więc stwierdziłam przy montowaniu, że jednak muszę go nagrać jeszcze raz, jeżeli chcę tego vloga puścić. Ogólnie to jest taki vlog na próbę, ja później o tym jeszcze będę mówić w trakcie tego vloga, także usłyszycie, o co mi chodzi, ale po prostu już stwierdziłam, że okej, nieważne jak on wygląda, puszczę go, zobaczę jak go odbierzecie. I po prostu, jeżeli to się przyjmie, no to będę te vlogi starała się nagrywać częściej, tak przynajmniej raz w miesiącu. W ogóle moim takim celem jest to, żeby nagrywać vlogi takie, jak nagrywa Perus Project na zagranicznym booktubie. Jeżeli kojarzycie, to wiecie, ona nagrywa vlogi weekendowe, praktycznie co weekend i te vlogi są takie bardzo, takie cozy, takie luźne, takie, no bardzo po prostu przyjemne, bardzo lubię sobie je oglądać. I to jest taki mój właśnie vlogowy cel. Ale chciałam właśnie przyjść, przywitać się jeszcze raz, powiedzieć, że właśnie zaczynam nagrywać, znaczy ten vlog już jest skończony i zmontowany, tylko dogrywam ten wstęp jeszcze raz. Na tym vlogu czytam książkę Rebeki Zolnit, Matka Wszystkich Pytań, tak więc już przez to, ponieważ ostatnio pojawił się wrap-up lutego, możecie się domyślać, że zaczęłam nagrywać tego vloga pod koniec lutego, pod koniec zeszłego miesiąca. Tak więc właśnie tę książkę będę na tym vlogu czytać. Miałam czytać więcej, ostatecznie udało mi się przeczytać tylko jedną, także tylko ją Wam tutaj pokazuję. No i co? Zapraszam do oglądania. Jest i ona, jestem też ja uzbrojona w nożyczki, więc możemy otwierać, ale chyba standardowo, jak już widzieliście po vlogmasach, nie umiem tego robić. Ups, nie umiem tego robić na kamerze, więc widzimy się za chwilę z otwartą paczką. No to wyciągamy i już myślę, że wiecie, co jest na samej górze. Na samej górze jest najnowsza książka Therese Bowman, czyli autorka tej drugiej książki, którą pokochałam w zeszłym roku. Totalnie mnie zachwyciła tamta książka, więc oczywiście nie mogłam sobie odmówić kolejnej książki tej autorki. Chronologicznie jest to pierwsza jej książka, jest to debiut Therese Bowman, natomiast w Polsce ukazuje się jako trzecia. Bardzo jestem ciekawa, czy ta książka będzie równie dobra co ta druga, czy jednak będzie widać taki progres autorki, że no po prostu rozwinęła się przez te kilka powieści, które napisała. No i myślę, że będę czytać niedługo, na pewno w marcu bardzo bym chciała przeczytać, bo jestem tej książki strasznie ciekawa. O, a tutaj są właśnie dwie pozostałe wydane w Polsce książki tej autorki, czyli O zmierzchu i ta druga. Zatem utonęła to pierwsza książka. Dalej mamy kolejną rzecz od wydawnictwa Pauza, czyli książka Marie Aubert, Zabierz mnie do domu. Ja tę książkę już czytałam na Legimi. Jest to zbiorek króciutkich opowiadań. O tych opowiadaniach powiem Wam trochę więcej w podsumowaniu lutego już niedługo. Natomiast no, ta książka jest przepięknie wydana, zresztą tak samo jak Dorośli, których mam tutaj, więc przy okazji sobie wezmę i Wam pokażę, jak te książki są pięknie wydane. To są oryginalne okładki, te norweskie, i one zostały przeniesione do Polski. No i tak to właśnie się prezentuje razem, no cudownie. Nie mogłam sobie odmówić tej książki właśnie ze względu na oprawę graficzną. Także teraz obie będę miała. I dalej mamy tutaj jeszcze... Okej, teraz potrzebuję znowu dwóch rąk, żeby to wyjąć, bo to są już dwie ciężkie książki, nie takie maluszkie jak przed chwilą. Okej, kolejna książka to coś, czym ostatnio zachwyca się cały internet. Chciałam powiedzieć Instagram, ale właściwie wszędzie w internecie tę książkę widzę i słusznie, bo ona jest wydana w sposób przepiękny. Nie dość, że ta okładka jest taka ładna, to jeszcze tutaj w środku ma takie barwione brzegi. No i te brzegi są oczywiście też barwione na krawędzach, także mamy takie błękitne niezapominajkowe, bo chyba niezapominajka to ważny motyw dla tej historii, tak zgaduję po właśnie tej okładce. O tej książce słyszałam same zachwyty już w zeszłym roku, mimo że ona dopiero teraz ma swoją premierę, to dużo osób ją czytało po angielsku. Jest to oczywiście książka Victoria Schwab, Niewidzialne życie Adi LaRue. I tak jak mówię, wiele osób ją czytało w zeszłym roku i widziałam ją w wielu topkach najlepszych książek właśnie 2020 roku, także już nie mogę się doczekać, no i też po prostu nie mogłam sobie odmówić tego wydania, bo ta książka jest dostępna na Legimi, więc mogłabym ją przeczytać, no ale chyba sami rozumiecie. Spójrzcie tylko, jak to wygląda. I ostatnia książka, którą tutaj mam, to w ogóle coś, czego nie planowałam kupić i ja w ogóle o tej książce nie myślałam od bardzo wielu lat. Są to listy na wyczerpanym papierze, tak więc listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. To jest coś, co ja czytałam będąc chyba w gimnazjum, tak mi się wydaje, że chyba jak byłam w gimnazjum, to czytałam tę książkę. I ja byłam nią zachwycona, to było tak pięknie napisane. Mam gdzieś taki zeszyt stary, mówiłam Wam kiedyś o tym zeszycie z cytatami. I tam w tym zeszycie na pewno są cytaty właśnie z listów na wyczerpanym papierze. No i ostatnio o tej książce po pierwsze przypomniała mi Zuza z kanału Dziewczyna z Biblioteki, która chyba w najlepszych książkach 2020 roku mówiła o tej książce, albo w jakimś takim swoim filmie na pewno o tej książce wspomniała.
I ta książka w ogóle przez lata była niedostępna na polskim rynku, to był taki biały kruk, a ostatnio wyszło wznowienie, co zobaczyłam u kogoś na Instagramie właśnie, że nie miałam pojęcia, że wychodzi wznowienie. I jak tylko to zobaczyłam, to stwierdziłam, że okej, ja muszę tę książkę mieć, muszę sobie to odświeżyć, bo to jest coś, co... Zobaczcie w ogóle, jaka jest wklejka, takie wiecie, stare listy poplamione. Stwierdziłam, że to jest coś, co muszę mieć, bo ja to po prostu kochałam, jak byłam nastolatką i myślę, że pokocham to ponownie, bo to są naprawdę piękne teksty. Chociaż był to romans dosyć burzliwy i dość kontrowersyjny, ponieważ z tego, co pamiętam, to Jeremi, czy pamiętam, z tego, co kojarzę, no nie pamiętam, wiadomo, to jednak nie moje lata, Jeremi Przybora w tamtych latach, kiedy właśnie wdał się w romans z Agnieszką Osiecką, był żonaty, tak więc no jest to taka sytuacja może niekoniecznie ciekawa, natomiast te listy są naprawdę przepiękne i mają ogromną wartość literacką według mnie, także na pewno będę to czytać. Tutaj macie opis i takie krótkie biogramy, jeżeli chcecie, to sobie zatrzymajcie i przeczytajcie, jeśli o tej książce nie słyszeliście, a mogliście nie słyszeć, bo tak jak mówię, ona przez wiele, wiele lat była na polskim rynku niedostępna. Myślę, że teraz przy okazji wznowienia znów się zrobi o niej po prostu bardzo głośno. Cześć, mamy już piątek, jest godzina około 12, mamy już południe, także nie jest wcale tak wcześnie. Ja jestem ogarnięta, bo będę za chwilkę nagrywać film na kanał na jutro, na sobotę. Ale zanim to chciałam się tak szybko rozgrzać i opowiedzieć Wam chwilę o książce Matka Wszystkich Pytań Rebeki Zolnit. Jeszcze jej nie skończyłam, ale jestem już na stronie 177, tak więc no, jest to większa część książki zdecydowanie, tyle mi zostało. A zobaczcie, ile już mam znaczników. Także jak widzicie, jest tutaj dużo momentów, które chcę zaznaczać, do których będę chciała wracać. Ale o czym w ogóle jest ta książka? Pewnie większość z Was wie, kim jest Rebeka Zolnit. Ona jest ogólnie feministką, która pisze eseje na właśnie tematy feministyczne. W Polsce są wydane chyba 3 jej książki, o ile się nie mylę, i jest to Mężczyźni objaśniają mi świat, Nadzieja w mroku i właśnie teraz niedawno wyszła książka Matka Wszystkich Pytań. Dosłownie parę dni temu była premiera tej książki. I tutaj mamy temat milczenia i uciszania na różne sposoby. I też takie rozróżnienie pomiędzy milczeniem a uciszaniem właśnie. No i tutaj autorka posługuje się wieloma przykładami i opisuje wiele sytuacji, w których kobiety są uciszane, czy to w mediach społecznościowych, czy na przykład w sprawach takich o gwałt, kiedy chcą oskarżyć kogoś, opowiedzieć swoją historię molestowania czy gwałtu, a są uciszane właśnie ze względu na to, że się na przykład im nie wierzy, że się je traktuje jak kłamczuchy, które muszą coś udowadniać, że cały ten proces właśnie zgłaszania gwałtu na policję i później oskarżania, postawienia gwałciciela w stan oskarżenia jest strasznie taki... odczłowieczający dla ofiary, że to ofiarę się traktuje właśnie tak naprawdę jak oprawcę w tej sytuacji, a nie tego faktycznego oprawcę. No jest tutaj mnóstwo takich fragmentów, które jak sobie człowiek uświadamia, bo my być może, o ile się osobiście z taką sytuacją nie zetkniemy, to do końca o tym nie myślimy. Natomiast kiedy zaczniemy sobie uświadamiać skalę seksizmu i takiego mizoginizmu, to tak naprawdę widać wszędzie, na każdym kroku. I właśnie to jest w tej książce przerażające. Bardzo mi się to podoba, te eseje są napisane pięknym językiem, są takie naprawdę mądre, podparte różnymi badaniami, podparte najróżniejszymi argumentami. Także to jest naprawdę coś wartego przeczytania. Ja bym chciała w ogóle, żeby takie książki trafiały do szerszej świadomości, bo wydaje mi się, że one są doskonale znane w takiej naszej lewicowej bańce, ujmijmy to tak, i że my jesteśmy świadomi tych problemów, czy ludzie z określonymi poglądami są po prostu tych problemów świadomi, sięgają po takie treści. Natomiast to nie są treści, które trafiają do szerszej publiczności. Takie mam wrażenie, może się mylę. A bardzo bym chciała, żeby to się zmieniło, bo to naprawdę pokazuje i pozwala sobie uświadomić pewne mechanizmy, którymi rządzi się świat. I no, że jednak wypadałoby to zmienić, bo jest to bardzo krzywdzące właśnie dla kobiet. Nie tylko dla kobiet, ponieważ mamy też tutaj oczywiście rozmowę, są wplątane wątki na temat rasizmu, ale są one raczej posłużone jako przykłady albo porównania. Mamy też oczywiście sytuację osób homoseksualnych. Tutaj też autorka porusza temat gwałtów na uniwersytetach, czyli coś, co było w Missouri Jona Krakauera. Także to też się tutaj pojawia. Teraz już trafiłam na taki moment, gdzie autorka dużo pisze na temat powszechnym dostępie do broni w Stanach, jak to się przekłada na rzeczywistość, dlaczego to jest niedobre, dlaczego nie powinno tak być. I podaje tutaj właśnie przykłady różnych strzelanin, kiedy giną po prostu niewinni ludzie, którzy znaleźli się w złym miejscu, o złym czasie, właśnie przez to, że ktoś miał dostęp do broni. Także no wiele jest tutaj wątków poruszonych. Jak na razie bardzo mi się ta książka podoba. Chociaż są czasem takie momenty, gdzie ja trochę nie lubię, gdy w takich książkach, i to też mi zgrzytało przy okazji Czarownic, kiedy autorzy takich książek nie trzymają się faktów i nie trzymają się takich naprawdę bardzo obiektywnych rzeczy, tylko gdzieś tam przemycają swoje własne opinie, bo to jest dla mnie trochę... Mi osobiście to nie przeszkadza, ale chodzi mi o to, że takie rzeczy będą argumentem przeciw tej książce. I ja wiem, że będą ludzie, którzy będą chcieli wykorzystać te argumenty przeciw, bo czasem autorka coś dopowie, czasem gdzieś tam coś zostanie dopisane właśnie, co wskazuje na to, że
że to jest jej własna opinia. Nie chcę tutaj też, nie mam zaznaczonego żadnego fragmentu chyba, a nie chcę mi się teraz przeszukiwać z tych wszystkich fragmentów tutaj. Chyba nie zaznaczyłam akurat takich fragmentów, ale czasem po prostu się pojawia gdzieś tam takie dopowiedzenie, które widać, że wynika z jej osobistego stosunku do sytuacji. Co nie jest w sumie dziwne, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to po prostu będzie argument dla przeciwników tej książki i przeciwników takich treści. Ale oczywiście takich fragmentów jest bardzo niewiele i tę książkę jak na razie bardzo Wam polecam. Myślę, że dzisiaj już ją spokojnie skończę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten update. Ja się zaraz zbieram do nagrywania właśnie filmu na jutro. Mam dwa pomysły, zaraz zobaczę, będę nagrywać jeden, mam nadzieję, że wypali. Jeżeli nie wypali, to nagram drugi, ale chciałabym, żeby ten pierwszy wypalił, bo będzie to coś, co już Wam od dawna obiecałam, ale co, to zobaczycie na kanale. Chociaż właściwie mogę Wam pokazać, bo przecież ten vlog i tak ukaże się dopiero później. Więc planuję dzisiaj nagrać w końcu film na temat tej książki. Zobaczcie, ile tutaj mam znaczników, to jest dopiero coś. Jeżeli nie obserwujecie mnie od dzisiaj, to wiecie, jaki ja mam stosunek do tej książki. Także no, plan jest taki, żeby dzisiaj w końcu ten film nagrać. Czy mi się to uda? Chciałabym zobaczyć, jak to wyjdzie. Czy to wyjdzie tak dosyć merytorycznie, czy po prostu no, wyjdzie to jako taki jeden wielki hejterski film. Tego bym chciała uniknąć, więc zobaczymy. A ja się na ten moment żegnam i do zobaczenia w kolejnym klipie. Cześć! No dobra, pokażę Wam tutaj jednak niektóre takie fragmenty. I tutaj na przykład jest właśnie, że znamienny jest fakt, że wstydzić się ma ofiara napaści seksualnej, a nie sam napastnik. No i niestety to jest bardzo powszechne. Tutaj to jest akurat w kontekście nagrywania różnych takich scen erotycznych i później publikowania ich w internecie bez zgody ofiary. Albo na przykład też powszechne jest bardzo, no kiedy na przykład, nie wiem, dziewczyna wysyła do chłopaka jakieś nagie zdjęcia czy coś i później ten chłopak, to chyba jest nazwane w tej książce jako revenge porn. Ja nie wiedziałam, że to ma nawet taką nazwę, ale tak to jest tutaj nazwane i ten chłopak właśnie to później gdzieś tam publikuje w internecie również bez jej zgody, żeby się po prostu zemścić na przykład za rozstanie czy za coś tam. I że w takich sytuacjach najczęściej po prostu wyśmiewane są ofiary, to one się wstydzą pokazać w ogóle w szkole czy nie wiem, w pracy, czy zależy w jakim wieku ta sytuacja się wydarzyła, a nie oprawca. Oprawca jest tak naprawdę w pewnym sensie gdzieś tam wynoszony, wiecie, na jakieś piedestały, nie wiadomo co, jest bohaterem wśród swoich rówieśników. No także tak to właśnie wygląda i taka jest prawda, myślę, że każdy z nas o tym doskonale wie, ale czy coś z tym robimy? No też nie do końca. Tutaj właśnie jest ten fragment, o którym mówiłam kiedyś w moim filmie, o którym powiedziała mi moja przyjaciółka, że jest taki test, który oblicza to, ile razy w filmach i czy w ogóle pojawiają się sceny z kobietami, które rozmawiają między sobą o czymś innym niż mężczyźni. No i tutaj jest właśnie napisane, że to jest absurdalnie niski w ogóle wskaźnik, a jednak mało który film jest w stanie mu sprostać. No i tutaj mamy przykład Gwiezdnych Wojen, gdzie wyłączając księżniczkę Leję w całej pierwszej trylogii, w pierwszych trzech filmach, kobiety zabierają głos wyłącznie na 63 sekundy. Także sami widzicie, jakie to są dysproporcje ogromne. No i ta książka właśnie jest cała pełna takich różnych informacji, które no, są naprawdę ciekawe i takie uświadamiające. Że bałagan za mną nie będzie nas za bardzo rozpraszał. Tutaj wisi mój szlafrok, tutaj jest bałagan na biurku, ale nie skupiajmy się na tym, ponieważ chciałam przyjść z takim szybkim podsumowaniem książki Rebeki Solnit, Matka Wszystkich Pytań, o której Wam mówiłam tutaj już na początku tego vloga. I w zasadzie nie mam wiele więcej do dodania ponad to, co już o tej książce mówiłam. No dodam tylko, że jest naprawdę świetny zbiór esejów. Ja oceniłam go na 5 gwiazdek na 5, także sami widzicie. Ale oceniłam go tak wysoko ze względu na wartość, którą ze sobą niesie, ponieważ tutaj jest mnóstwo ważnych treści poruszonych, kręcących się wokół feminizmu, ale takiego szeroko rozumianego, to znaczy nie tylko wobec kobiet, ale również wobec mniejszości seksualnych, mniejszości rasowych. Jest tutaj, tak jak wspominałam, chyba też wątek na temat dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych, bo właśnie stamtąd autorka się wywodzi. Także no jest tutaj mnóstwo świetnych treści, to wszystko jest podparte argumentami, badaniami. Także to nie jest tylko tak, że to się autorce wydaje, ona jest w ogóle naukowczynią, z tego co wiem. Tutaj mamy taką krótką notatkę o niej. Rebeka Solnit, amerykańska intelektualistka, historyczka i działaczka feministyczna. Napisała kilkanaście książek z pogranicza antropologii, filozofii i polityki. Także, no jak widzicie, jest to kobieta, która ma naprawdę szeroką wiedzę na wiele tematów i zajmuje się właśnie feminizmem w sposób aktywny. No i ja tę książkę Wam bardzo, bardzo gorąco polecam. Pokażę Wam tutaj może kilka takich fragmentów, ponieważ tak jak wspomniałam, tutaj jest szereg różnych tematów poruszonych. Mamy też na przykład, tak jak podobnie jak w Czarownicach, w tej książce, o której Wam kiedyś mówiłam, taki wątek dotyczący popkultury. I tutaj też mamy ten fragment, chyba zresztą go pokazywałam, więc może nie będę się powtarzać, skupię się na innych. Bardzo podobał mi się fragment dotyczący, jak zawsze w sytuacji, gdy kobieta jest samotną matką, jak to bardzo odbija się na niej, a nigdy nie mówi się o ojcu, nigdy nie mówi się o tym, że
Zawsze mówi się o tym, że jest tak wiele dzieci wychowujących się bez ojca, ale nie mówi się o tym, że jest tak wiele samotnych ojców, bo przecież to oni porzucili te dzieci, to oni zostawili te dzieci i oni też to jakby nie wykreśla tego, że są ojcami biologicznymi, a w ogóle się o tym nie mówi i oni sobie żyją jak gdyby nigdy nic, a cała odpowiedzialność i ewentualne też piętnowanie ze strony społeczeństwa, że kobieta jest sama, że sama wychowuje dziecko, spada właśnie na tą matkę. Jest też właśnie wątek o tym, jak się krytykuje kobiety, kiedy zachodzą w niechciane ciąże i tutaj na przykład jest taki fragment: kobieta może być płodna niczym dolina tygrysu w czasach Abrahama, a nie zajdzie w ciążę bez nosiciela nasienia, mężczyzny. Tymczasem słuchając najczęstszych sformułowań, można wręcz uwierzyć, że kobiety zapłodniają się same. Tak przynajmniej wyraźnie zakładają konserwatyści, kiedy piętnują kobiety za posiadanie dzieci bez ojca lub za uprawianie seksu dla przyjemności. Zepsute kobiety, które kopulują dla rozrywki, a resztę niech diabli wezmą, są stałym elementem retoryki antyaborcyjnej. Wprawdzie trochę psuje zabawę dziwny fakt, że kobiety nie mogą oddawać się tym rozrywkowym czynnościom bez udziału mężczyzn, ale ta dziwność jest tak oswojona, że zgoła niewidoczna. I tutaj jeszcze mamy cytat jakiegoś polityka, który oznajmił, że to niemożliwe, by kobieta zaszła w ciążę na skutek jednoznacznego gwałtu. Ciało kobiety, powiedział, ma sposoby, żeby się przed tym zamknąć. Co? Cała ta książka to jest kopalnia wiedzy i kopalnia takich właśnie wnikliwych obserwacji dotyczących sytuacji kobiet w dzisiejszym świecie, ale tak jak już wspomniałam, nie tylko. No, bardzo Wam tą książkę polecam, myślę, że już powiedziałam o niej bardzo dużo i też się trochę zapętlam i powtarzam, bo w poprzednim klipie też mówiłam bardzo dużo na jej temat, także już kończąc ten wątek, dodam tylko, że naprawdę bardzo Wam gorąco polecam esej Rebeki Solnit. Ja czytałam również tą książkę Mężczyźni objaśniają mi świat. Trochę jej nie pamiętam, muszę sobie ją odświeżać, tak jak mówiłam, ale wydaje mi się, że ta książka podobała mi się bardziej, że była bardziej uporządkowana, bardziej jakaś taka przystępniejsza do czytania, wydaje mi się, ale to, tak jak mówię, muszę zweryfikować jeszcze czytając tamtą książkę ponownie. I jeszcze tak korzystając z tego, że tutaj nagrywam, to chciałabym Wam powiedzieć, że ja od dłuższego już czasu, od paru miesięcy na pewno, mam swój link afiliacyjny do taniej książki, który zawsze jest w opisie pod filmami. I ja o tym chyba nigdy nie wspominałam, bo trochę mi jest głupio, też nie chcę jakby na Was żerować i to nie o to mi zupełnie chodzi. Ale wiem też, że nikt nie rozwija tak naprawdę opisów pod filmami, albo bardzo mało kto to robi, więc mogliście w ogóle tego linku nie widzieć, dlatego chciałam tylko wspomnieć, że gdybyście chcieli mnie wesprzeć, to ja z każdego Waszego zamówienia zrobionego za pośrednictwem tego linku właśnie otrzymam 5%, z tym, że Wam cena produktów się nie zmieni, także dla Was nie robi to żadnej różnicy, a gdybyście po prostu chcieli mnie w taki sposób wesprzeć, no to na pewno będzie to dla mnie bardzo pomocne i będę Wam bardzo wdzięczna. Także gdybyście chcieli, oczywiście bez żadnej presji, bez żadnego przymusu, to ten link jest pod każdym filmem na dole w opisie. Gdybyście robili następnym razem zamówienie i pomyśleli, a to może dzisiaj sobie wesprzemy Martę, bo ja wiem, że wiele twórców ma ten link i na pewno korzystacie też z innych linków, no to właśnie zachęcam do korzystania z niego. Zobaczcie, co się tu pojawiło. Drugi regał, tak więc szykuje się reorganizacja biblioteczki, może jakiś bookshelf tour, nie wiem jak mi to wyjdzie, ile książek zdołam upchać na tych dwóch regałach, także zobaczymy, na razie on sobie tak stoi, bo musi być przesunięty, on nie będzie stał docelowo w tym miejscu, także na razie go nawet nie uzupełniam, bo czekam po prostu, aż Krzysiek wróci z pracy i będziemy mogli to wszystko przemeblować i dopiero potem zobaczę, jak to wszystko wyjdzie, ale może nie w tym vlogu już raczej, bo on by był za długi, ale może w kolejnym, jeśli nagram jakiegoś vloga, to może zawrę tam właśnie tą reorganizację biblioteczki. Dajcie znać, bo ten vlog pokaże się wcześniej, czy takie coś by Was interesowało. Właśnie taka reorganizacja, że wiecie, ustawiłam gdzieś aparat i na przyspieszeniu po prostu układała te wszystkie książki i raczej pożegnam się z tym ułożeniem kolorystycznym, które jest tutaj, bo po prostu nie lubię tego ułożenia, ale ze względu na to, że teraz tak nie mam jak ułożyć książek, tak, znaczy nie miałam, tak jakbym chciała, to właśnie były one w tym ułożeniu kolorystycznym, a tutaj na ziemi obok leży cała kupka innych książek. Także no myślę, że teraz już wrócę do tego normalnego swojego ułożenia gatunkami, no więc chętnie bym to nagrała w sumie i zamieściła, jeśli Was takie coś interesuje, bo wiem, że takie filmy cieszą się dużą popularnością i ludzie lubią je oglądać. Ostatecznie nie nagrałam reorganizacji, ponieważ no musiałam to jednak jakoś ułożyć, żeby mieć tło do nagrywania, natomiast to jest na razie takie bardzo wstępne, także tak to się prezentuje. Na pewno będę to jeszcze reorganizować, więc wtedy to pewnie nagram za jakiś czas. Te miejsca, które tutaj widzicie, to nie są faktyczne miejsca, które ja mam, tylko mam jeszcze książki, mam jeszcze jedno pudło książek tutaj w mieszkaniu, a jeszcze mam książki u mamy. Także i tak muszę zdecydować, które książki chcę mieć tutaj na biblioteczce u siebie, a które po prostu zanieść do rodziców, żeby to jakoś sensownie poukładać. Więc jeszcze właśnie będę nad tym myślała, także na razie tak bardzo wstępnie to wygląda. A jak w końcu ogarnę to tak na 100%, to wtedy będę to nagrywać i wtedy myślę, że zrobimy też jakiś bookshelf tour. Dobra,
Słuchajcie, myślę, że ja na ten moment zakończę tego reading vloga. Wiem, że mało się w nim działo, czytałam tylko jedną książkę. Miałam przeczytać jeszcze jedną, ale ona do tej pory do mnie nie przyszła. Myślałam, że przyjdzie na początku tygodnia i będę mogła zacząć ją czytać. No ale do tej pory jej nie ma, więc po prostu zacznę, skończę tego reading vloga, zmontuję go, zobaczę jak wyszedł i zacznę może nowego koło weekendu właśnie z tamtą książką, jeśli przyjdzie. Także to jest taki vlog zupełnie na próbę i obiecuję, że jeżeli powstaną następne, to będzie się w nich troszkę więcej działo. Będę czytać więcej na pewno niż tutaj, bo tutaj rzeczywiście mało czytałam, ale no trochę się też tym stresowałam i chcę zobaczyć jak to wyjdzie, jak wy to odbierzecie, czy będziecie w ogóle chcieli więcej takich vlogów widzieć na moim kanale. Także koniecznie dajcie znać. Tak jak mówię, ja postaram się nagrać kolejnego, być może pod koniec miesiąca jeszcze, tak bym chciała, zobaczymy. No, także dajcie znać co o tym sądzicie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!